Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Pograjmy w Mafia, edycja ostateczna. Moi drodzy, no po pierwszym odcinku ja naprawdę jestem już totalnie rozkręcony. Zobaczyliśmy już ten moment, kiedy to Tommy trafił do rodziny mafijnej, tak jest, do rodziny Salierich. Moi drodzy, no ja jestem ciekaw, jak to wszystko potoczy się dalej. No oczywiście mając gdzieś tam w pamięci wydarzenia z oryginalnej części gry z 2002 roku, ale najważniejsze to, co twórcy przedstawią nam właśnie tutaj. Tak więc, moi drodzy, serdecznie was zapraszam na ten odcinek i jeżeli wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. I zapraszam również na wszystkie strony, które widzicie na ekranie. Linki do nich są w opisie filmu. A teraz, moi drodzy, lećmy. Lećmy w ten świat mafijny. Serdecznie zapraszam. Dzień jak codzień. What did I know? You Tommy? Yeah. Boss is waiting for you. Thanks. Okay, czyli pan Salieri na nas czeka, dobra. 3200 DPI. Dobra. Dobra, moi drodzy, zobaczymy, co tutaj pan Salieri by chciał od takiego biednego małego żuczka. Take a seat. And it's collection day, boys. So Tommy, you'll drive. Paulie and Sam can handle the rest. It'll be routine. Just a handful of stops today. Bill at the motel was a little short last night. So make sure he pays us the interest he owes. No problem, boss. Don't lay hands on anyone unless there's no other choice. Our clients need to understand that we provide a valuable service. They need to look at you and see Santa Michael. They need to believe you'll protect them. So let Morella stoop to breaking legs. We're better than that. But the bills still do, and everyone pays up. We can handle it. Go see Ralphie about a car. Okay, boss. Już myślałem, że będzie miał coś więcej nam do powiedzenia. No ale spoko. No dobra, dobra, zaraz zobaczymy. Skoro Vinny ma coś dla nas, pewnie jakiś karabinek albo pistolet w końcu. No i co? No, mówiłem, że jakiś pistolet na pewno. Ale to rewolwer jest. Shot him at the fair a couple of times. Right. That don't count. Pointed at the target over there. Good posture, real mean. Now, click, click, click. Bang. Brain all off the walls. Okay. Now show me a reload. I open the chamber and away you go. All right. Last thing. No, proszę. Needs to be hidden. Stick it in your belt. Good to go. And when shooting starts, get behind something and don't shit yourself. Thanks, Vincenzo. I appreciate it. No to mamy już przynajmniej pistolecik. Vincenzo. To you. It's funny. Tutaj coś leży, więc podniesiemy. Proszę. Dim Detective, czyli jakiś magazyn. Jest spoko. Dobra, to lecimy teraz szybko po samochód. O, tu też coś leży, jakaś gazeta. 1 year since the crash. Proszę, przeczytamy. Rok od wielkiego krachu. Największa w czasie pokoju panika na Wall Street rozpoczęła się równo rok temu.
a skutki ekonomicznej zapaści, jaką spowodowała, wciąż pozostają silne. Bezrobocie osiągnęło w tym miesiącu 8%, biorąc jednak pod uwagę niezmienny trend zamykania firm, banków i gospodarstw rolnych, niektórzy ekonomiści ostrzegają, że w najbliższych latach wartość ta może ulec podwojeniu, a nawet potrojeniu. Specjalny materiał zdjęciowy pokazujący sceny ze wszystkich stanów. Okej. Dobra. Co my tu mamy? Elbow goes through, reach inside, easy. And in the afternoon to fix the window back up. Watch. And learn. You're a regular magician, Ralphie. No to właśnie o to chodzi. Przynajmniej będzie można się powłamywać troszkę. Zobaczmy, tutaj coś jeszcze leżało. O właśnie, Super Science Stories. I o to chodzi. Tak lubię czasami sobie poszperać, bo różne ciekawostki mogą tu gdzieś leżeć. Proszę, spójrzmy. Aha, to chyba Ralphie z mamusią, tak? Tak jest. Okej. Coś jeszcze tu znajdziemy? Nic nie widzę więcej, może później gdzieś coś będzie, zobaczymy. Dobra. He runs a bakery on Longman Street. You know it? Yeah, I know it. Al's late again? Dobra, ściągamy haracze, moi drodzy. Kurde, tak jak skręcam, pamiętam, że... Czy w sumie nawet pewności nie mam, czy to była jedynka, czy dwójka. Ale jak się skręcało, to z automatu włączał się sam kierunkowskaz, pamiętam. Tutaj tego nie widzę. Ale w trójce też już tego nie było. Tak więc nic dziwnego. I co? I pojechałem w złą uliczkę, tak? Nieładnie, nieładnie. Tak mi tramwaj drogę zastawił i musiałem pojechać inaczej. No dobra. Okay, this is it. Watch what we do today, Tom. When it goes smooth, it's a breeze. When they put up a fight, sometimes you gotta think on your feet. Sure, just follow my lead. To ja też mam wysiadać? Mam wysiadać, dobra. Dzień dobry. How are you? We're good. How's little Julia? Oho, mamy notatkę jakąś, przeczytajmy szybko. Drogi panie Bartorelli, niniejszy list stanowi powiadomienie o niespłaconych zobowiązaniach w związku z zaciągniętą przez pana pożyczką. Zaległości w spłacie sięgają dnia 15 lipca 1930 roku. Zignorował pan dotychczasowe prośby o spłatę długu. Jeśli w przeciągu 2 tygodni nie dokona pan spłaty pełnej kwoty, nie będę miał wyboru, nakażę bankowi wzdrożyć procedury zajęcia komorniczego pana domu i firmy. Proszę podjąć stosowne działania. Christopher Marcino, kierownik Grand Imperial Bank. Moi drodzy, tak więc jak widzimy, tutaj kolega ma problemy finansowe. You stay here where we can see you. It's been real slow this month, Sam. I was worried I wouldn't have enough.
But it's good you worry. I mean, how can we protect you and little Julia without pain? Dobra, no to sprawdźmy, co jest na zapleczu. Coś tu leży. Oho, jakieś karty. Czy pani ma nasze pieniądze? Czy kto ma nasze pieniądze? Chyba babcia nas nie lubi. Anything at all. Sure will, Sam. Sure will. And give our best to your mom, huh? No dobra, czyli tutaj poszło jakoś w miarę na spokojnie. No wsiadaj, na co się tak ociągasz? Okay, next up we got old Eugene's place. Chinese store up on Tower. He's not dead yet? Almost. Heard his nephew's taking over. Dobra, moi drodzy, tak więc teraz do kolejnego sklepu po kolejny haracz. He used to run this next place, Tom. His name's not Eugene. Guy's a Chinaman. But it sounds like Eugene. Well, that's what we called him. Polly slammed his head into the counter back in, what, 27, I think? Yeah, it was hilarious. After that, no problems at all. If you look, you can still see the blood. Poor old bastard couldn't scrub it out. We keep some of these guys on our books to remind the Chinatown gangs they're in our city, not theirs. But we don't know Eugene's nephew, so he might need reminding too. Proszę, to policyjny? Nie, to jest zwykły. Policja z przodu jedzie. No dobra, czyli co? Teraz mamy jakiemuś Chińczykowi. Proszę, jakiś a la Chinatown. No, te bramy takie. Dobra. Pokażemy, może trzeba płacić, no co? This is it. Proszę, jakie miejsce parkingowe. You sure? Sure, I'm sure. Ale co, tak sam, czy... Czy ja też mam iść? Nie, sam idzie. He's doing the store on his own? Yeah, when Polly's built up a little steam, he needs to let it out on his own. She gotta let him get on with it. It's his way. You can hear it in his voice. Gotta let him lone wolf from time to time. Keeps him happy. Oho. Chyba coś tam się wydarzyło w środku. Yeah, Eugene's nephew ain't having much fun right now. When he's going, Polly don't stop. Once we were putting a squeeze on this tailor over in Holbrook, guy ended up in a wheelchair. No i co? Zaraz coś czuję, że będzie, że kolega nie będzie wychodził. A nie, jednak wyszedł. He's a fast worker. Fast worker, no pewnie. Drive before the cop show, Tom. Next stop's Bill at the motel. Eugene's nephew's guy's money is ours next week, with some extra besides. He doing okay? He's okay. How's the shop counter? Yeah, that's seen some more blood. How much blood? And nothing he can't scrub out. Once he's back on his feet. Pierdziele, no i tutaj co? Może powiedzcie mi, że trzeba jeszcze przepisów przestrzegać, żeby... Chinese nephew guys scrubbing their own blood out of shop counters. Yeah, seems like it's not too hard. Not hard. Kind of not hard. I don't know. Comes natural to you guys. Don't see why it can't come natural to me. So dobra, no jedźcie, no. Me and Polly, we've been working these streets for years. You come in and you think you know it all. I'm not saying that, Sam. I... You've been a day on the job, pal. You haven't seen what we do. You haven't seen how we do it. Sam, I think you ought to... No, Polly.
Dobra, jest git. O, tutaj się widzę zwiększa prędkość dozwolona. I could smell the crap in your pants from here. Nah, you didn't get me. When little Tony first came out with us, I had him on his knees before he knew I was yanking his chain. Yeah, you did better than him anyways. No dobra, to już się pośmiali. Zobaczymy Jesus. Teraz. I hate it out of the city. Co będzie za miastem w tym motelu? A to chyba te odsetki, co mieliśmy zebrać. Last stop before Lost Heaven for rum coming up from Cuba. They drive it this far. Pierdziele, zobaczcie redukcję i dalej go nie mogę wyprzedzić. Hill's Motel has gotten to be the place where crates get exchanged. Salieri protects it, but he lets the other families use it too. Even Morello? To keep the peace? Sure. Plus it's far enough away that no one cares. So long as everyone's making money, no one's gonna rock the boat. Anyone else starting to miss the sight of streets and sidewalks? You not one for the great outdoors, Polly? Ale widać, że za każdym razem, jak tutaj się jedzie gdziekolwiek, to oni gadają, gadają i końca nie ma. Like when we sit in the field doing some booze handover or something. It's always knee deep in shit and most times it's dark and cold as hell. Usually when we do it around, gdzie on to parkuje mnie, no? It's a rule we have. Daleko do tego motelu? Dobra, nie jest już najgorzej. Nie wiem czemu, ale podejrzewam, że w końcu nam się przyda ten pistolet, który dostaliśmy od Winiego. No ale co zrobić? No w końcu taka gra, nie? Mafijny świat, ta muzyka, wszystko. O, mamy czwórkę, że możemy wyłączyć radio. O. A, to są tylko dwa radio, dobra. No okej. Okay. Cóż za piękny motel. Wait for us here, Tom. Aha, czyli znowu mam czekać. Chyba, że zacznie się robić gorąco i będę musiał was ratować. Coś czuję, że może tak być. Aha. Damn, I took one. Jesus Christ, Polly. Tell Salieri from here on out this place is ours. Capisz? And don't come back, or you'll end up in worse shape than your friends. Get Sam. They're trying to beat information out. I gotta get you to a doctor. I can wait. Get Sam out of there. Okay, just hang on. No dobra, moi drodzy, tak więc teraz bawimy się. Aha, drzwi zamknęli. Nieładnie z waszej strony, ale okej. Czyli muszę iść gdzieś naokoło. Rozumiem. Ktoś tu będzie? Cholera wie, tam u góry widzę ktoś jest, ale... Dobra, wejdziemy po cichu.
Dobra, przypomina mi to trochę takie skradanie się z trójki. No ale spoko, damy sobie radę, chyba. Tu raczej chyba nie będzie aż takiej brutalności jak w trójce. Tak mi się wydaje. Chociaż i tak jest spoko. W trójce było podrzynanie gardziołka. No tutaj go jak widać nie ma. Ale to zdecydowanie nie jest problemem. Gdzie są chłopaki? Dobra, czy tam w środku kogoś widać? Bo ja nie widzę. Czas się pokazać na górze. No ktoś tak ewidentnie powiedział. Dobra, mamy cię. Czyli jednak dobrze, że tutaj poszedłem, bo mogłoby być różnie. Dobra, trzeba sprawdzić te pokoje tak czy siak. Żeby nie było, że ktoś się gdzieś schował i potem nam wyjdzie na plecy. Dobra. Czyli on tu się bawił na kibelku. Nie chcę wnikać w to, co on tu robił. Dźwięki były ciekawe. Dobra. To jest apteczka w razie gdyby była potrzebna, widzę. Proszę, proszę. Przeczytamy sobie. Ulotka wyborcza. Zaprowadź dobrobyt. W 1930 roku wybierz Roberta Gilottiego do Rady Miejskiej. Zaufany człowiek Lost Haven, właściciel stoczni i innych przedsiębiorstw. Człowiek, który zatrudnia tysiące. Przyjaciel miasta, oddany ojciec i mąż. Ups. Dobra. Nie strzelaj do mnie. Bo tak się nie robi. Dobra. No dobra, takie byliście kozaki. Ja chciałem co prawda się pobawić trochę po cichu. Ale nie wyszło. Dobra, tu mamy następnych. Dobra. Jeszcze ktoś? Jeszcze powinien być chyba jeden. Przynajmniej tak wynika tutaj z minimapy. Dobra. Dobra, amunicji mamy, nieźle.
No i co teraz? Bo jaki niedźwiedź. Niedźwiedź jest spoko. Zmienię rewolwer służbowy 12. Dobra, w tym kieszonkowym mamy więcej amunicji. Także na razie przy nim zostaniemy. Dawać go tu. Wychodzimy. Aha, jeszcze jakiś dziad się trafił. No to teraz pościg mały. No to wio. Gonimy dziada. No, widzę, że chyba nie tylko my go gonimy. Do widzenia. Tak się bawić nie będziemy, panie kolego. Dobra, walimy ile się da. O ja pierdzielę. Nie no, to taką torpedą to... No dobra, po zawodach. Oni gonią? Nie, nie gonią teraz. Pierdziele, co to w ogóle za droga? Masakra. Zaraz będą pewnie kolejni. No dobra. Aha, czyli przeszukujemy wrak. Gangi Lost Haven, proszę, jakieś kolejne osiągnięcie. I mamy rozdział Dzień jak co dzień ukończony. Intermezzo 1938. I felt like, I don't know, like someone was watching out for us. Whatever helps you sleep at night, pal, but it's a lucky break all the same. I mean, one day you're busting your back, doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat, and the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money and lording it over the rest of us. Yeah, it wasn't like that. Back then, Salieri didn't have the run of the city. For every buck Salieri made, Don Morello would turn 10. He paid off cops, politicians, judges, and anyone he couldn't buy. He scared into looking the other way. He did seem to have the city jumping in its own shadow, I'll give you that. You hear anything about Joey Crackers? Yeah, got his name in the Morello file, sure. Boxer, right? Yeah. That's the guy. Uh-huh. To teraz będziemy udawać się na jakieś walki bokserskie czy coś? The way I hear it, Joey was just driving to the gym one morning. Probably daydreaming about winning a belt or something. God damn it! Moron! You're driving with your goddamn eyes closed! Look at this! Jesus Mary, Joseph Dom Morello, I didn't know it was you.
You know anybody else driving a rare import in this part of town, Joey? No. Well, then, I'm sorry, I was driving real slow. You're saying this is my fault? No, no, sir. I ain't never been in no accident. Well, repairs are gonna be expensive. Oh, you're not gonna need that, sir. The tires are just fine. The grill's a little bent up, is all. I mean, I got a cousin, I got... Proszę, proszę, policja nic nie robi, nie? Poszli w drugą stronę. Pewnie, czemu by nie? Someone spun you a tail, pal. You got an informant right there, says Marilla made a mint every time crackers went to the mat. That's true too. And still, Marilla left that poor sap dead in the street. Head all caved in. Anton Square. Well, maybe the Don knew Joey's career was on the downhill. Maybe he was trying to scare some other guy into paying up. Who knows? Don Celieri chalked it up to Morello not being able to think straight when he was mad. You, have any more run-ins with Morello's crew back then? Not at first. For a couple of years after I joined up, things were quiet. We got into a few dust-ups with guys trying to muscle in, but elsewise it was just the usual routine. We're running booze, offering protection, me and the boys doing rounds to collect smack time. But I ain't gonna lie. Most days, we was also having a bit of fun. Czyli dalsze wydarzenia. Ciekawe, ciekawe, w co tu się znowu z Tomim wpakujemy. Fair play, moi drodzy, rok 1932. Tommy, thanks for getting down here so quickly. Yeah, sure thing, boss. What do you need? You know, there's a race coming up. Oh, yeah. Polly and Sam have some money on the local. Mikey Dunn. That's the guy. He's a good kid, but a bit of a scrapper. Not too smart with his money. A few years ago, Mikey comes to me asking for a loan. He wants to get new tires so he can keep racing junkers out at the quarry. I like fast cars. I figured it'll be a bit of a hobby. Turns out, Mikey's a great investment. The kid can't lose a race if he walks the track. He graduates from the junkers to Gouge-Jobs, and I start placing a few bets on him here and there. Next thing I know, I've made all my money back and more. Hey, Sam says he's the guy to beat. He was. We ran all the competition out of town. But now, no, to chyba zbliżamy się do tej misji z wyścigami. And he's got a car faster than our boys by a country mile. How much do we stand to lose? A truckload. But not just our outfit. A lot of guys from the neighborhood come to me for financial advice. They've all put money down on this kid. It'll be like Black Thursday around here if he loses. Well, for everyone except Morello. Oh, you think he's from the European? Oh, I'm certain of it. You want something to happen to the driver? Can't find him. Morello's got him holed up somewhere safe. Besides, if he drops out or disappears now, none of our wagers will stand. Everyone will cry foul, say the race is fixed. What about his car? That's the ticket, Tommy. Uh-huh. Ralph knows a guard at the track. You go down there tonight, you boost the European's car, bring it to one of our mechanics, and make a few adjustments, you bring the car back. Should be no problem, boss. Coś mi się kojarzy, jeśli chodzi o tę misję. Moi drodzy, tak więc oto w tym momencie zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niebawem, jak najszybciej, moi drodzy. I zapraszam was również na serię z gry Desperados 3, która równolegle pojawia się na kanale. Moi drodzy, tak więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Na razie, hej!